Witajcie, kochani. Dzisiaj trzecia część unboxingu w cudzysłowie. Obiecana trzecia część. Nie wiem, czy będzie wszystko dobrze widać, bo troszkę się zrobiło ciemno. Pogoda się zmieniła, chmury, burza, ale no cóż. Myślę, że w takich warunkach też będzie coś widać. Dobrze, nie przedłużając, otwieram. Widać tutaj, czy widać, mam nadzieję, że coś widać, takie lekkie wniecenie na paczce. Tutaj się zrobiła taka dziura i odkleiła się nawet taśma. Widać, że coś stało cięższego na tej paczce, no ale mam nadzieję, że to jakoś źle nie wpłynęło na roślinki, które są wewnątrz. Ale przekonajmy się. Jednak w tą stronę. Okej. Zobaczcie, jak to jest spakowane. No dobra. Widać, widać. No cóż, na pierwszy rzut oka wygląda, że jest okej, ale zobaczymy, jak to będzie przebiegało w praniu, że tak powiem. Zaczniemy może od tej roślinki, która jest tutaj taka samotna, już wiem. One są znów zablokowane tymi bambusowymi kijami, widzicie, żeby się nie przemieszczały w tym kartonie podczas transportu. Więc zaczniemy jednak od tych tutaj maluszków takich luzem, a potem po kolei. Okej, dobra. Pierwsza roślinka. To sobie gdzieś tu z boku rzucę. Słuchajcie, no wygląda dobrze. Widać. Tutaj jest paszport, można sobie przeczytać, a jest to peperomia Ruby Glow. Ona jest taka tutaj czerwona od jakby od spodu, a na zewnątrz jest zielona. Ona jest malutka, no ale mam nadzieję, że się przyjmie i powiększy swoją objętość. Dobra, odkładam na razie na bok. I lecimy dalej. Tutaj. Tam nic się nie wysypało. Nie, a tutaj mamy syngonium, czyli z roślichę. I jest to Berry Illusion, o ile to dobrze czytam. Też jest maleńka. Maleńka, no. Jest malutka, ale dojechała w całości. Ona jest taka zielona, z takimi różowymi tutaj przebarwieniami. Jest jeszcze młodziutka, więc tego może tak nie widać, ale o, tutaj jest paszport. Dobra, następna. O, tutaj się coś posypało. Okej, tu się coś posypało, ale jest. Słuchajcie, listek jest, nie, jest w całości, jest tylko troszeczkę obsypany ziemią. Tak, a to jest, to jest pilea. Pamiętacie, w pierwszym odcinku była również pilea i to też jest pilea, tylko to jest inna odmiana. Bo to, i chociaż one są, szczerze mówiąc, bardzo do siebie podobne, no ale w każdym bądź razie to jest pilea mollis i ona powinna być taka. Być może, że jest młoda i dlatego one są takie podobne do siebie. Znaczy, strukturę listków mają
Takie same. Wydawało mi się, że to są dwie różne odmiany. Muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić. W każdym bądź razie ta powinna mieć takie później ciemne tutaj bardzo te liście, aż wręcz może nawet i widać to. Inna od tamtej w każdym bądź razie, ale ja to jeszcze sobie dokładnie sprawdzę. Ale dojechała w całości. Obsypała się troszkę ziemia, natomiast nie ma to żadnego wpływu na roślinkę. Jak już sobie je porównam sobie z tamtą rośliną, sprawdzę dokładnie nazwy. No nazwy na pewno były inne. Być może, że po prostu one są jeszcze na tyle młode, że nie widać aż tak bardzo tej różnicy pomiędzy nimi. Ale ta jest Moon Valley, czyli co? Nie gwiezdna, tylko księżycowa dolina. I właśnie na nią tak polowałam i znalazłam ją właśnie w tamtym sklepie. Stąd to zamówienie. Wygląda ładnie. Jest w całości, nikt nie jest uszkodzony, więc ok. Obsypa się trochę ziemia, ale nie ma to wpływu na nic. Ok, lecimy dalej. Opsia. Tu jest coś lekko zgniecione. Czy to jest z tamtej strony? Co był karton przygnieciony? Czekajcie, zaraz to sprawdzę sobie. Nie, to jest było z tamtej strony. Tam akurat było puste, więc nic się nie stało. Tutaj jest deniczka lekko splaszczona. To jest trzykrotka. O tutaj. Widać? Widać. To jest trzykrotka, trikolor. Jest lekko zgnieciona doniczka, znaczy zgnieciona, tak splaszczona. Natomiast kwiatek o tu ma lekko... Tu, oho, tam dobija się moja córka. Będzie słychać różne dziwne dźwięki. Natomiast kwiatuszek wygląda na zdrowego w całości. Tutaj dosłownie jest lekko załamany listek, no ale już nie przesadzajmy. Także jest ok. O, słychać pukanie. Ona ma 3 latka, więc można jej tłumaczyć i mówić, ale ona ma swoje zdanie. Ok, dalej. Póki mi tu nie wpadnie, to jest dobrze. Ok, co by tutaj teraz otworzyć? Może tak to odłożymy gdzieś tu z boku. I teraz, o, a to, może mi się uda, nie, może jeszcze jest tu coś małego. Jest. Tu jest coś taki, a już wiem co to jest. To jest taki maluszek. Proszę. I to jest peperomia piccolo. Kurczę, tych peperomii sobie tyle tutaj uskładałam, że chyba zrobi jeden filmik o ich odmianach. One są fajne. Każda praktycznie jest różna. Wygląda tak. Trochę ma liście przypominające arbuza. Ale piccolo. Też jest, tu ma delikatnie załamany listek, ale to jest naprawdę nic. Roślinka wygląda na zdrową. Później ją otworzę z tej folii, pościągam, jest zabezpieczona, nic się nie obsypało, więc ładniutko. Dobra. I teraz te większe sztuki. O, może się uda. Opa, jest. Proszę, to już jest większa sztuka z roślicha, syngonium, różowe. Opa, może jak ją tutaj, ona jest lekko przechylona, pewnie trzeba ją odwrócić, bo może ja ją tutaj tak, o, widzicie, tutaj ma takie fajne różowe listki od spodu, są zielone, tutaj jest paszport roślinki. Nie wiem, czy... O, tak, widać akurat. Aha. Spróbujemy tak. To jest większa... Odbija światło. Musiałam włączyć sztuczne. No, chyba się nie uda, ale to nic. Postaram się w opisie wrzucić wszystkie nazwy dokładne. To jest Neon Robusta. Ładny, różowy. No, duży. Ten jest maleńki. Zobaczcie, to jest sadzonka rozmiar M. Może tak pokażę po doniczce, a to jest maleństwo. Widać, nie? Ale dogoni.
Dogoni. Też jest wszystko ok. Ona jest lekko, bo ją możecie sobie prowadzić na stojąco w pionie, bądź też może ona zwisać, jak co komu się podoba. Ta już się delikatnie kładzie, ale myślę, że jak ją odwrócę w tą stronę do słońca, to ona się odwróci. Dobra. Lecimy dalej. I teraz z tymi patyczkami muszę sobie tutaj jako poradzić. To się posypa. Okej. A to słuchajcie, to jest. Aby mi się tutaj nie wyrzuciło. To jest w ogóle kwiatek, na którego polowałam. To jest Peperomia Raindrop. I słuchajcie, udało mi się dostać w ogóle za połowę ceny, więc tak patrzę, czy ona jest może gdzieś, nie wiem, co jest, jest nie tak. Może ma gdzieś odłamane, połamane liście, ale prawdę mówiąc nic takiego nie widzę. Zobaczcie na tego liściora, jaki jest wielki. No trzeba go delikatnie przeczyścić. Obsypał się ziemią, jest troszeczkę taki brudzony. O, tutaj jest tylko ten listek, troszkę taki z plamami. Mam nadzieję, że to nie jest nic groźnego, tylko najwyżej go szybciutko usunę. To jest Peperomia Raindrop, krople deszczu. Dobrze mówię? Dobrze. Liście jak krople deszczu, faktycznie. Super, nawet nie spodziewałam się, że ona jest taka duża. No ten liść jest konkretny. Tutaj jest taki lekko zwinięty. Tak jak mówię, kupiłam ją za połowę ceny, była przeceniona. Tutaj nawet chyba widać, jakby kwitła, ale jest fajna. Długo na nią patrzyłam, oglądałam, aż w końcu się trafiło. Tak, to jest rozmiar sadzonki, chyba tu jest gdzieś napisane. Peperomia, tak, Raindrop, sadzonka MK. Czyli już taka w tej większej doniczce spora. Dobra. Opsa. Dobra, to już może tutaj jest ten kolega sympatyczny. O. A to jest Cindapsus pictus. Pnącze, które ma bardzo fajne liście. Takie mięsiste, jakby takie lekko zamszowe, z takimi różnymi przebarwieniami. Nie jest taki jedny. Ty tutaj widać, że już coś się nowego pokazuje. Tu się coś nowego pokazuje. To też jest większa sadzonka, to jest rozmiar M. Jest też również w całości, nic nie jest uszkodzone. Ładnie wygląda. Później pootwieram to. One są tutaj, ta ziemia jest zabezpieczona jakąś tutaj watą, czasem ręcznikami papierowymi, więc nic się tutaj za bardzo nie wysypało. Dobra, i co? I to będzie już ostatni. Sprawdzimy. Chyba tak. To będzie chyba ostatni. I najfajniejszy. Nie wiem, czy to normalne, że w tym wieku powiek się cieszy jak małe dziecko z prezentu od Mikołaja, no ale dobra. Okej. No jest duży, myślałam, że będzie mniejszy, bo też go kupiłam w takiej cenie, wydawało mi się niskie niż normalnie, bo normalnie. Zobaczcie, jakie to jest cudo. Zobaczcie tutaj. To jest begonia masoniana. Zobaczcie, jakie jest. Myślałam, że będzie naprawdę malutka, bo oglądałam ją na innych stronach, była dużo droższa. A tutaj trafiło mi się naprawdę w fajnej cenie i no jest duża i jest ładna, jest nieuszkodzona, wyjechała w całości. Zobaczcie, jakie ona ma liście. Kurczę, szkoda, że to światło jest takie sztuczne, ale i tak widać. Liście są takie podobne trochę do tych liści w dotyku, te są delikatniejsze.
Ale też są takie jakby takie nierówne, takie rzeźbione, garbowane. No nie wiem, takie w ogóle wyglądają, jakby były sztuczne. W ogóle no wyglądają dosłownie, jakby były sztuczne, jakby były namalowane. Ten brąz z tą zielenią. Są takie. Widać tą strukturę liścia. No nie wiem, czy widać, ale naprawdę są takie mięciutkie, jakby takie zamszowe. Chciałoby się dosłownie je mocniej nacisnąć, ale się człowiek boi, że zrobi krzywdę. Łodyżki też są. Tutaj rośnie pełno, też są z takimi włoskami, tutaj rośnie pełno malutkich listków. No trzeba ją tutaj rozprostować, ale słuchajcie, jest w całości. Jest w całości, nie jest nic uszkodzone, jest duża, jest ładna. Więc mimo tego, że karton był lekko zgnieciony z jednej strony, to akurat trafiło na tą stronę, gdzie nic nie było ułożone. Sprawdzam, czy to wszystko. Ile ja tam miałam tych leczek? Chyba wszystko. Fajnie, dobra. To teraz zrobimy trochę lekkiego porządku. Zobaczcie, na tyle, co tutaj się wysypało tej ziemi, to myślę, że to jest nic. Patyczki się przydadzą. Proszę, tutaj jest wszystko. Mięciutko im tu było, ponieważ nawet tutaj są te pocięte takie paski z tektury. Dużo ich tutaj było, ale jednak były tak fajnie zapakowane, tak fajnie zabezpieczone, że kompletnie nic się nie rozsunęło, nic się nie przesunęło, nic się nie połamało. Super. Także jak widzicie, można spokojnie się odważyć i zamówić sobie kwiaty przez internet. Są one naprawdę, uwierzcie mi, w lepszym czasem stanie niż te kupowane w marketach. Odsunę ten karton i spróbuję teraz wystawić wszystkie te nowe nabytki. Ten też jest duży, no ten trafił się naprawdę w fajnej cenie. To są maleństwa. Ten mnie cały czas zastanawia, ale kurczę, to nie jest to samo, no po nazwie i po wyglądzie nawet. Ten naprawdę, być może jak będzie większy. Tutaj to taka ciemna zieleń, wręcz wpadająca w czerń. Natomiast tamten był jaśniutki, normalny. Więc ja sobie sprawdzę dokładnie i porównam Wam te dwa kwiatki i powiem, czy to jest to samo, ale myślę, że nie. To jest ta księżycowa dolina. Nie pamiętam tamtej nazwy. Nie, no już sama nazwa była tak. Kojarzy mi się, ale Wam teraz nie powtórzę, bo mogę coś przekręcić, ale na pewno to są dwa różne. Są teraz bardzo podobne, natomiast to są zupełnie dwa różne kwiatki. To jest ta peperomia i z tych peperomii też naprawdę, słuchajcie, są... To jest peperomia, zobaczcie, zupełnie dwie różne bajki. No już nie wspomnę o tej. Już w ogóle rewelacja. No i z roślicha. Może tu? Nie wiem, czy ją widać. No i to piękne pnącze, które mam nadzieję, że również dobrze się będzie tutaj czuło i znajdzie sobie swoje miejsce. I fajnie się zwieszać będzie. Natomiast no, ten jest super, słuchajcie. Ten jest super. Myślę, że warto czasem poszukać. Nie podam dokładnej ceny, bo teraz nie pamiętam i nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd. Natomiast naprawdę wydawało mi się, być może, że te, które widziałam, były takie drogie, bo były jeszcze większe. To tak jak na przykład no te sadzoneczki malutkie, prawda? Ta będzie... anturium, które kupiłam właśnie w pierwszym odcinku, Wam pokazywałam, spodziewałam się, że będzie po prostu takich rozmiarów, a było po prostu takie. Ale no to był mój błąd, bo nie doczytałam. Były wymiary i faktycznie ono miało 15 cm. Natomiast te wydawało mi się, że są takie drogie. I mówię, nie, no nie, te nie. A tutaj trafiłam naprawdę na niską cenę i jak widzicie jest świetny, jest śliczny, jest taki w ogóle sztuczny i no robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Ja go tutaj później porozcinam, a jak już je tutaj wszystkie ulokuję i się zadomowią, to nakręcę osobny filmik. No i filmik. I nie oczywiście będę je tutaj przesadzać do bo nie każde kwiaty mogą być w tej samej ziemi, w której przychodzą. Teraz jeszcze się, myślę, wyrobię, bo jest jeszcze taka, nie jest jakaś jesień późna czy coś takiego. Tak to musiałoby bodajże czekać do wiosny, gdyby dało radę. Natomiast teraz jeszcze zdążę je poprzesadzać trzykrotka. Mam nadzieję, że też będzie ładne kolory miała.
fajne. No słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć? No ja jestem zadowolona. Mogę spokojnie polecić zakupy przez internet, zielony parapet. Jak najbardziej, już miałam kilka dostaw i wszystkie są ok. Jungle Boogie również, chociaż tylko raz zamawiałam. Tak więc co? Zachęcam do zakupów. Bawcie się swoimi roślinkami. Pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka. Pa, pa!